Witam Was serdecznie, moi mili. Znajduję się na przejeździe kolejowo-drogowym w Jeleniej Górze na ulicy Sadowej. Na linii kolejowej 311 Jelenia Góra Szklarska Pręba. W dniu dzisiejszym, a dzisiaj mamy sobotę, 12 lutego 2022 roku, około godziny 10.40, gdy do tego przejazdu zbliżał się pociąg kolei dolnośląskich z Wrocławia do Szklarskiej Pręby, kierowca, mimo emitowania przez sygnalizację przejazdową czerwonego obrazu sygnałowego migowego, czyli dwóch naprzemiennie migających świateł, mimo emitowania sygnału dźwiękowego, ruszył przed siebie wprost, prawie że pod nadjeżdżający pociąg. Maszynista oczywiście podał sygnał RP1 baczność, czyli mówiąc potocznie zatrąbił. Na szczęście wszystko się skończyło dobrze, ale ten kierowca miał wiele szczęścia. Miał więcej szczęścia niż rozumu. Pociąg do przejazdu miał około 40 metrów. Gdyby zgasł silnik temu kierowcy tego samochodu, nie byłoby co zbierać. Dalszą jazdę by kontynuował, ale karawanem. Tą sytuację opowiadam Wam ku przestrodze. Kierowcy drodzy, życie macie tylko jedno. Przed tego typu przejazdami na chwilę obecną zmieniły się przepisy i nie ma znaków stop. Czyli zgodnie z przepisami nie musicie się na tych przejazdach zatrzymywać. Jednak z punktu widzenia zdrowego rozsądku, chociaż zwolnijcie, rozejrzyjcie się. A gdy miga czerwone światło, czyli sygnalizacja przejazdowa jest wzbudzona, absolutnie nie wjeżdżajcie na przejazd. Poczekajcie, aż przejedzie pociąg. Postscriptum. Pozdrawiam kierowcę innego samochodu, który tutaj pytał się mnie o bezpieczeństwo na przejazdach kolejowo-drogowych. Pozdrawiam Panie kierowco i dziękuję Panu za rozmowę. Cześć, trzymajcie się, Adrian Janda, miłośnik wycieczek i kolei Jelenia Góra.